Hej, witam was z powrotem. Po porannej wycieczce na Cap de Formentor pojechaliśmy na śniadanie do hotelu i zaraz po śniadaniu ruszamy dalej. Jedziemy dzisiaj na samo południe wyspy, aby zobaczyć najpiękniejszą plażę na Majorce, Cala del Moro. Idziemy sobie na najlepiej. Idziemy na najpiękniejszą plażę na Majorce. Zaraz będziemy na Cala del Moro. Tutaj widzicie parkingi darmowe oczywiście. Wszędzie takie piękne kwiatuszki przy domach. No i oczywiście widzimy już morze. Jak ma podobać się czy nie? Podoba mi się. Ciekawe, tak? Czy będzie ciepła woda. A czemu ma być nie ciepła? Po tym jak taki był sztorm. Na Majorce jest zawsze ciepła woda. To jest tak. Takie coś, że tutaj nie ma zimnej wody, fajna. Nawet po burzy. Zresztą tutaj burza przecież jest prawie co drugi dzień. Tak więc idziemy tam. Teraz takie przejście. Co jest, Pauli? Co chciałaś? Panowie, Cala del Moro za chwilę, tak? Tak. Pogoda u nas w górach, tam na północy Majorki, full zachmurzenie, nawet tam widać chmurki troszkę, a tutaj na południu lampa, bezchmurne niebo i jak zwykle czekanie na kobiety, nie? Czekamy już 20 minut zanim się przebiorą. Normalnie kobiety rzeź. Zawsze muszą rzeźko. I powoli dochodzimy do tego pięknego, tej klifu z takimi balustradami. Ale mi się skończy pamięć w telefonie. Nie wiem, jak to dalej będę nagrywał. Lecimy. No i mamy takie balustrady, takie jak na Minorce. Bardzo podobna jest ta plaża, jak tak patrzy się na to, to drzewo i tak dalej. Bardzo podobnie to wygląda jak na Cala Macarei na Minorce, ale to bardzo podobnie, praktycznie no może nie, że 1:1, ale no dobra, może jednak 1:1. Te same skałki, te same balustrady, ten sam widok na dół, ta sama ścieżka. Naprawdę pięknie. Plaża jest podobno mała. Więcej to jest skał niż plaży. No zobaczymy, zaraz jedziemy na dół, ale najważniejsze są te właśnie balustrady ładne tutaj. Tu jest pięknie. Panie, jestem tutaj zdjęcia? Chcesz zrobić sami? I dotarliśmy! Cala del Moro, najpiękniejsza plaża na Majorce. Tak mówił Piotr Pająk i tak wiele stron pisze internetowych i forum. Dosyć wieje mocno dzisiaj. To miejsce strasznie jest podobne do Cala Macarei na Minorce, też tak właśnie, że się idzie wzdłuż to jakby tego skalnego takiego, takiej przepaści, że jest plaża właśnie, taka zatoczka. No i co? Jest ładnie, pogoda się tam udała, jest czyściusieńkie niebo, pomimo tego, że miał padać deszcz przez 5 dni, być burzowo miało być. Ale jednak się wypogodziło, jest pięknie, jest cieplutko. I co? Idziemy na dół, nie? Czy nie? Idziemy, tylko fale. Co fale? Czyli fale są? No ale to co? Podnurkujemy chyba, nie? Odpalamy te GoPro pod wodę i będziemy nagrywać tej, co się dzieje jeszcze pod wodą. Piotrek Pająk. Pozdrawiam Piotrka Pająka, który był tutaj właśnie dokładnie w tym miejscu i polecał dokładnie to miejsce na swoim kanale Podróże Wojownika. A więc Piotrek, pozdrawiam cię. Mam nadzieję, że to wideo kiedyś obejrzysz, ponieważ ja oglądam twoje cały czas. Lecimy sobie na dół.
nie no, kolor tej wody to jest po prostu jakaś czysta poezja. I te skałki tam ładnie tak właśnie w wodzie. No coś pięknego ogólnie. I te balustrady są. Trzeba się tutaj przejść około 10-15 minut na nogach z parkingu, który jest darmowy. Plaża też jest darmowa, jest dzika. Jest tam jeden sklepikarz, zaraz wam go pokażę. Tak więc jakieś picie czy coś to raczej tu można będzie kupić w sezonie. Jeżeli to nie jest pogoda. Thank you. Nie, naprawdę. Pięknie tu jest. Nie. Nie no. Musicie spójrzeć na to. Po prostu czysta poezja. Jak byliście kiedykolwiek na Majorce, to koniecznie musicie odwiedzić dokładnie to miejsce. Cala del Moro. Cala del Moro. Najpiękniejsza plaża na Majorce. I faktycznie, według mnie, najpiękniejsza na Majorce, jaką dotychczas tutaj widziałem i jaki słyszałem. Piotrek z Podróży Wojownika mówił, że ta plaża jest najpiękniejsza i że też o takiej słyszał właśnie, że jest najpiękniejsza. No i faktycznie tak jest. Tutaj się idzie taką ścieżką. Tu jest plaża. Skalista. Mało jest na bardzo piachu. Raczej w ogóle. Czy możecie zobaczyć. Wszyscy gdzieś tam się rozkładają na skałkach. Dosyć mocno tu wieje u góry. Dobra, doszliśmy. Jak widzicie, tutaj można kupić sobie pićko jakieś. Fantę, 7-upa, Coca-Cola i tak dalej. I tu jest też jeszcze taki malutki punkcik widokowy. Czy tu każdy sobie syka foty. I to wygląda mniej więcej tak. Uważam, że tam gdzie przytąpiłem był troszkę ładniejszy widok niż tutaj. Ale też jest ładnie. Dobra, trzeba jakoś tam gdzieś zejść na dół i postarać się znaleźć sobie jakieś miejsce. Nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe, bo tam jest straszny ścisk. Woda jest praktycznie do samych skałek, to jest zejście ze schodów. Tam ludzie widzę na skałach i wszędzie sobie siedzą, leżą. Tak więc dobra, próbujemy jakoś tam zejść na dół, bo jak nie, to musimy jechać na jakąś inną plażę i poplażować troszkę. I wyszło na to, że wracamy się i jedziemy na jakąś inną plażę, bo na tej plaży nie ma miejsca. Zresztą jak widzicie, full
kolejka full, każdy czeka, żeby w ogóle zejść na dół. Tak więc idziemy po prostu na jakąś inną plażę. Jednak zmiana planów. Niestety żegnamy się z Cala del Moro. Jedziemy na jakąś inną plażę i później do Palmy zwiedzić katedrę i w ogóle całe miasto. To jest Albatros? Nie. A może to jest Albatros? Nie, to mały. Tak? No. Bardzo piękny ptak. Wcześniej go widzieliśmy właśnie nad miastami. Może zaraz nam się uda go zobaczyć gdzieś tu z bliska, może będzie leciał nad nami, to postaram się wam go nagrać i go zdiagnozować, zinformacjonować, co to jest za ptasio. Bardzo widzicie, na Majorce jest taka roślinność, to jest wieczna wiosna, pięknie na różowo kwiatuszki, palmy, full słońce, pomimo tego, że miało być dzisiaj brzydko, jest dobrze. Ale to jakiś świerszczol ładnie nawala. Patrzcie, jakie kaktusy wielkie. To się nazywa kaktus. O, koniec. Panie, jakby ktoś żyłkę zwijał wędkarską. I tutaj widzicie przepiękna majorska roślinność. Każdy praktycznie koło domu ma takie piękne kwiatuszki w różnych kolorach. Wygląda to naprawdę przepięknie. Zerwiemy może takiego jednego malutkiego dla Pauliny. Niech się cieszy. Jednak przenieśliśmy się na Cala Llombards. Tutaj było takie normalne zejście, normalna plaża, jest beach bar, muzyczka. Wszystko się zgadza, jest ok. Tak więc zostajemy tutaj. Też bardzo dużo ludzi, ale jest jednak troszkę więcej tutaj miejsca, żeby się gdzieś rozłożyć i właśnie poplażować. Ale ogólnie jest mega, mega ładnie. Bardzo ładna plaża. Cisza wręcz. Cala Llombards. Ale bardzo są dzisiaj duże fale tutaj. W ogóle jest jakiś chyba przypływ, bo u nas pod hotelem normalnie się nie dało spać, były takie mocne fale. Tutaj widzimy jakiś aloes. I co takie znane, to jest schodki. Możecie je widzieć na wielu różnych filmikach z Majorki. Tak się prezentują. W tym odcinku to już wszystko, zatem dzięki za obejrzenie i cześć, trzymajcie się.